No dzień dobry, moje kochane wodniki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 18 do 24 października 2021 roku. No i co mogę powiedzieć? Pamiętajcie, kochani, że są to czytania ogólne, więc nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie tylko i wyłącznie to, co dla Was, a resztę zostawcie. Do moich nowych słuchaczy zajrzyjcie proszę do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat. Może akurat Wam się przydadzą. No i co, pamiętajcie, łapce w górę, zostawcie komentarz, jeśli macie ochotę, zasubskrybujcie kanał, jeśli jesteście tu pierwszy raz i jeżeli Wam się spodoba, zapraszam. Dobra, wodniki, lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może wydarzyć, a na co warto by było uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. Ok? I karta opiekuńcza dla Was. Karta opiekuńcza. Nie, za dużo wypadło. Tyle, to ja Wam nie wezmę. Jeszcze raz. Cisza. Cisza. Pozwól odpocząć swojemu umysłowi. W ciszy znajdziesz ukojenie. Pięknie. Dobra, wodniki, talia dopowiadająca jest, to lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Królowa Mieczy, wasza energia, moje drogie wodniki, energia powietrza, energia mądrości, energia... stawianie solidnych granic, wykorzystanie swojego intelektu, otwartej komunikacji, szczerości wobec siebie, szczerości wobec innych. Energia taka, która mówi, że możecie chwilowo mieć trochę wyciszone emocje, bądź tak bez emocji podchodzić do pewnych spraw, tak? Bardziej na chłodno, bardziej na logikę, bardziej, żeby tutaj ułożyć jakiś plan, działania. Królowa Mieczy też może świadczyć o tym, że odcinacie się po prostu od tego, co Wam nie służy, więc jesteście otwarci na nowe możliwości, podchodzicie do życia, no, poważnie bym powiedziała, z wykorzystaniem swojego doświadczenia, intelektu i tego, co bardziej właśnie rozum Wam podpowiada. Mhm. Dobra, co miłego się wydarzy? Siódemka kielichów. Dużo opcji do wyboru. Kochani, nie wiem, na czym główkujecie, albo nie wiem tutaj, o co chodzi, ale w jakimś aspekcie waszego życia może pojawić się wiele opcji do wyboru. I nie będziecie wiedzieli, wiecie, w co włożyć ręce, albo co wykorzystać, co przyniesie najlepsze korzyści. No i tutaj wkroczy właśnie ta Królowa Mieczy, czyli tak będziecie pomału odcinać to, co Wam nie służy, żeby wybrać to, co jest najlepsze. Ale bym powiedziała jeszcze tak, kochani, jeżeli w ostatnim czasie mieliście trochę mętlik w głowie, mętlik taki emocjonalny, uczuciowy, być może w stosunku do kogoś, do jakiejś sytuacji, być może jeśli chodzi o wybór jakiejś ścieżki życiowej w pracy, czy cokolwiek, czy wybór partnera, nie wiem, to może w końcu w tym tygodniu uda Wam się podjąć jakąś decyzję i dokonać jakiegoś wyboru, tak? Odciąć właśnie to, co jest niekorzystne i wybrać najlepszą opcję dla siebie. Mhm. Zobaczmy tą siódemkę kielichów. Dwójka buław, no jest ten wybór, balansowanie pomiędzy jakimiś być może dwoma opcjami. Rycerz kielichów, no i ruszacie pomału do przodu zgodnie z intuicją. Mimo wszystko, że jesteście w energii Królowej Mieczy. No, jesteście gotowi na nowy początek. No, wodniki, powiem Wam tak, jeżeli to jest wybór pracy, albo jakiegoś projektu, albo jakiejś takiej, nie wiem, ścieżki w życiu, czy cokolwiek, no to faktycznie w ostatnim czasie może mieliście troszeczkę wybujałą fantazję, trochę bujaliście w obłokach, może pojawiła się więcej niż jedna opcja, no i mówię, pojawił się też mętlik, co wybrać, co zrobić i tak dalej, i tak dalej. I kochani, mam wrażenie, że w tym tygodniu decyzje zostaną podjęte. Mamy dwójkę buław, czyli jest ten wybór ścieżki, balansowanie, może to. No ale w końcu, kochani, ruszacie do przodu po coś. Mamy wisielca, czyli
Jakiś zastój się kończy, ponieważ spoglądacie na sprawę z innej perspektywy i podejmujecie decyzję, która jest najbardziej kreatywna, która jest najbardziej taka emocjonalnie spełniająca dla Was, tak? Czyli z jednej strony, ok, umysł, logika, ale widzę, że tego serduszka też słuchacie i to jest bardzo, bardzo dobre połączenie. Słuchać i tego, tak? Wtedy dokonuje się najlepszych decyzji. No i kochani, szykuje się jakiś nowy początek, który przyniesie stabilizację, który przyniesie być może właśnie jakieś nowe oszczędności. I jest to początek stabilny, nowe ziarenko, które zostaje zasiane, które przyniesie Wam sukces i satysfakcję. Szóstka buław, idziecie w stronę zwycięstwa. Idziecie w stronę zwycięstwa, moi drodzy. Więc super. Kochani, jeżeli jesteście w jakiejś relacji, bądź jesteście singlami i macie, wiecie, wiele opcji do wyboru, też tak może być. I było to rozchwianie, właśnie kogo wybrać, albo w którą stronę pójść, czy to jest osoba, z którą chcę wiązać swoje życie, czy też nie, czy którą osobę wybrać, która będzie dla mnie najbardziej stabilna, no to tak samo, moi drodzy, podejmujecie jakąś decyzję w tym tygodniu o ruchu do przodu, że idziecie za swoimi emocjami, za swoimi uczuciami i chcecie rozpocząć nową ścieżkę, która będzie dla Was stabilna, chcecie małżeństwa, chcecie związku, chcecie stabilizacji, chcecie tej osoby dla siebie, tej jednej konkretnej osoby. Chcecie dla siebie, chcecie ją przy sobie zatrzymać. I chcecie rozpocząć z nią coś więcej. Chcecie zasiać to ziarno, które przyniesie być może to. Być może jakieś małżeństwo, a już na pewno zwycięstwo, tak? Dobry, fajny, stabilny związek. Także, kochani, oczywiście to może być Wasza energia, to może być energia Waszego partnera, partnerki. Może być tak, że to właśnie ona dokonuje tutaj jakiejś decyzji, że chce z Wami coś więcej, że chce zainwestować to, że chce być z Wami powsze czasy, tak? Może to być decyzja z jego strony, tak? Więc miejcie to na uwadze, że jak coś, to żeby to sobie zamienić. No ale sprawy ruszają do przodu. Decyzja podjęta. Idziemy w kierunku stabilizacji, w kierunku nowego początku. Dobra, na co uważać? Sprawiedliwość. Uważajcie, kochani, na osądzanie innych, tak bym powiedziała troszeczkę, na podejmowanie decyzji takich jednostronnych, bo czasami jest tak, że wydaje nam się, że znamy prawdę, że wiemy coś o kimś, o czymś, o jakiejś sytuacji, ale to jest tylko jedna strona prawdy. A pamiętajcie, że moneta ma dwie strony, kij ma dwa końce, tak? I zawsze jest też druga prawda. I żeby podjąć jakąś konkretną decyzję, podjąć jakieś działanie, trzeba znać dwie strony medalu, tak? Trzeba poznać dwie strony medalu, trzeba poznać opinie innych i trzeba poznać ten złoty środek, znaleźć ten złoty środek, tak? Więc, kochani, pamiętajcie, że prawda nie jest tylko po Waszej stronie i żeby spojrzeć na coś z takiej szerszej perspektywy, trzeba wyważyć wszystko, trzeba zharmonizować tutaj pewne rzeczy, tak? Trzeba, no mówię, obczaić oba końce, zanim podejmie się konkretną jakąś decyzję i zanim podpisze się być może jakąś umowę i zanim ruszy się do przodu, tak, z czymś. To też miejcie na uwadze. Dobra, co w miłości? Zobaczmy, co w miłości. Dziewiątka buław. Karta to jest karta rannego żołnierza. Karta rannego żołnierza to jest karta osoby, która przeszła bardzo dużo w swoim życiu. Nie jeden związek, a już na pewno ten ostatni był bardzo ciężki. Bądź jesteście w trudnej sytuacji, w trudnym związku, gdzie jest dużo kłótni, dużo problemów, dużo sytuacji i momentami macie ochotę się poddać. Widzę, że właśnie w tej królowej mieczy możecie już pomału zamykać swoje serce na tą drugą osobę, na miłość, na zaufanie, na cokolwiek. Ale dziewiątka buław mówi o tym właśnie, żebyście się nie poddawali, żebyście jeszcze zawalczyli o ten związek, o siebie, o tą relację, o jakąś sytuację, żebyście ostatkiem sił jeszcze zawalczyli, bo koniec jest blisko i niedługo rozpocznie się jakiś nowy etap, gdzie będziecie mogli zrzucić balast ze swoich pleców i te trudne sytuacje po prostu się rozwiążą, tak? Przyjdzie ukojenie, przyjdzie coś lepszego. Zobaczmy tą dziewiątkę buław. Co tutaj Was tak stresuje, co Was tak obciąża, przy czym się też tak blokujecie. Bo dla mnie to też jest jak najbardziej blokada, tak? Odgrodzenie się od innych. No, ale mamy rydwan. Sprawy idą do przodu. Widzicie? Sprawy idą do przodu. Idziecie w stronę cesarzowej. Albo cesarzowa idzie w Waszą stronę. Cudownie! Cudownie, 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 kochani. No, ale mamy też tego diabełka.
diabełek. Ja sobie dołożę jedną kartę tylko do diabełka. Tylko do diabełka, poproszę, tylko do diabełka. Ach, mamy śmierć przy diabełku. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. I mamy szóstkę mieczy na spodzie. Cudownie. Kochani, jeżeli jesteście właśnie w jakiejś relacji, w której jest ciężko, w której się ciężko dogadujecie, w której jest wiele kłótni, wiele problemów, wiele jakichś takich toksycznych akcji, sytuacji, energii. Może jesteście w związku z osobą, która ma jakieś problemy z uzależnieniami, może sami czujecie uzależnienie od tej osoby, tak? W jakiś sposób tacy związani z tą osobą. Kochani, przychodzi jakieś zakończenie tego diabła, zakończenie jakiejś toksyczności w tej relacji. Także mówię, nie poddawajcie się, bo warto tutaj o to zawalczyć, bo tu jest piękny potencjał na wzrost i na rozbudowanie tej relacji, tego związku. Udaje się pokonać jakąś toksyczność. Tak jakby reaktywacja nadchodzi tego związku. Zostawiacie za sobą to, co jest toksyczne, to, co jest niedobre dla Was, to, co Wam nie sprzyja i naradzacie się ponownie, tak? Odradzacie się w tym związku. I kochani, wygląda na to, że wszelkie sprawy, wszelkie trudności udaje Wam się pokonać, tak? Wszelkie być może właśnie uzależnienia, być może jakieś niedociągnięcia, być może jakieś różnice zdań. Uda Wam się tutaj pięknie zacząć współpracować, ponieważ rydwan jest zawsze ciągnięty przez dwa konie w tarocie. Dwa konie. Jeden czarny, jeden biały. Bardzo często tak jest. Tutaj na tej karcie też jeden jest taki szarawy, można powiedzieć biały, tylko brudny, a drugi jest czarny. Jesteście właśnie jak yin i yang, jesteście różni, ale jednak tworzycie drużynę i idziecie w stronę jednego konkretnego celu, jako para, jako drużyna, a idziecie w stronę wzrostu, rozwoju, stabilizacji, nowego życia. Część z Was może tutaj się okazać, że spodziewacie się dziecka. Część z Was zechce tutaj stworzyć nowy związek, po prostu zainwestować po prostu w ten związek od zera, tak żeby mógł on wzrastać, żeby mógł ruszyć do przodu. Kochani, no mamy na spodzie tą szóstkę mieczy, więc po pierwsze odchodzicie od tej toksyczności, zostawiacie to, co niedobre za sobą, reaktywacja jest tego związku, płyniecie na te spokojne wody. Ale dla części z Was może to być kwestia jakiejś przeprowadzki, wyjazdu, który pozwoli ukoić jakieś nerwy, może właśnie gdzieś tutaj w ciszę pozwolicie właśnie tutaj umysłowi odpocząć, zbliżycie się dzięki temu do siebie, porozmawiacie ze sobą szczerze, zrzucicie jakiś balast ze swoich pleców, odzyskacie tą namiętność w sobie, wprowadzicie po prostu jakieś zmiany, tak? Dla części z Was to może być kwestia, szczególnie jeżeli jesteście tutaj daleko od siebie, nie wiem, mąż pracuje gdzieś za granicą, czy coś w tym stylu, to jest kwestia właśnie przyjazdu, podróży do siebie, tak? Albo może związanie się ze sobą. Więc, moi drodzy, cokolwiek by się tutaj nie działo, idziecie w bardzo dobrym kierunku, idziecie w kierunku cesarzowej, czyli zainwestowania w siebie, w ten związek, w tą relację. Kochani, jeżeli jesteście w jakimś świeżym związku, coś tutaj się tworzy, tak jak mówię, to może być związek też na odległość, to może być związek internetowy, to może być związek relacja, może to jeszcze nie jest związek, to jest relacja bardziej, w której właśnie sami nie wiedzieliście też, czego chcecie, bądź druga strona nie wiedziała, czego chce. Kochani, mam wrażenie, że uda się tutaj zostawić jakieś te swoje lęki, obawy bądź uzależnienia za sobą. Może druga strona, bądź Wy, tutaj jeszcze coś Was blokowało przed pójściem naprzód, tak? Jakieś sytuacje z przeszłości, jakieś blokady, jakieś obciążenia, jakieś takie, wiecie, zobligowanie się do czegoś, tak? Coś Was blokowało przed pójściem naprzód. I mam wrażenie, że to, co Was blokowało przed pójściem naprzód z tą osobą, bądź tą osobę blokowało przed pójściem naprzód z Wami, zostaje w tym momencie po prostu zakończone. To jest śmierć kategoryczna tego, co blokowało i odrodzenie na nowo. To jest ruch do przodu. Więc mówię, jeżeli to jest związek na odległość, to jest połączenie, to jest spotkanie, to jest, wiecie, połączenie po prostu Was, tak? Jako, że idziecie razem jako team, pokonujecie wszelkie trudności. To jest popłynięcie razem z prądem, tak? To jest popłynięcie właśnie na te spokojne wody. To jest znalezienie rozwiązań. To jest chęć pójścia razem do przodu, jako drużyna, jako para. To jest chęć wzrostu, założenia rodziny, bycia ze sobą po prostu na stałe. Także kochani, cokolwiek Was tutaj blokuje przed pójściem naprzód, albo tą osobę, w tym tygodniu umiera, dosłownie umiera i będziecie mogli narodzić się na nowo, jako właśnie drużyna, jako para, chętni właśnie ruszyć do siebie, być może spotkać się gdzieś w połowie drogi, żeby dać temu szansę na wzrost, tak? Na rozwój, na coś więcej. Super, super. Dla moich singli, jeszcze muszę powiedzieć, dla moich singli, kochani, tutaj może być taka sytuacja, że jesteście uzależnieni, to znaczy uzależnieni, też nie powiem uzależnieni, ale
Musicie spojrzeć na swoje poprzednie związki bądź swoje poprzednie relacje z perspektywy, kogo przyciągaliście do swojego życia, bo mam wrażenie, że wiele z Was przyciągało właśnie do swojego życia właśnie takie toksyczne energie, takie diabelskie energie. I może to były związki oparte właśnie na zabawie, na seksie, na takim braku zobowiązań, na takim uzależnieniu się od siebie, być może finansowe uzależnienie, być może emocjonalne uzależnienie, ale było w tych relacjach dużo toksyczności. I mam wrażenie, moi drodzy, że przez te poprzednie relacje tutaj udało Wam się dostrzec jakąś być może toksyczność w sobie, bo to jest tak, że no wiecie, podobne przyciąga podobne. Może udało Wam się dostrzec w sobie jakieś niedociągnięcie, jakieś swoje lęki, jakieś swoje takie poczucie braku, jakieś takie rzeczy, które Was właśnie blokują. I mam wrażenie, kochani, że w tym tygodniu będzie taki decyzyjny moment, w którym ostatecznie zrzucicie jakiś balast taki właśnie ze swoich pleców, że uda Wam się do końca przejść jakąś transformację w swoim życiu, pozbyć się jakichś właśnie tych toksyczności, pozbyć się jakichś iluzji, pozbyć się jakichś uzależnień, dzięki czemu sprawy pójdą bardzo mocno do przodu i Wy mentalnie i emocjonalnie pójdziecie do przodu, tak? I kochani, i sprawy miłosne mam wrażenie, że też pójdą do przodu, ponieważ dzięki temu, że odzyskujecie pewność siebie, że stawiacie pewne granice, że dokładnie wiecie, czego chcecie, że wyciągacie wnioski z poprzednich relacji i już wiecie, czego nie chcecie, a na czym skupić swoją uwagę, wszechświat przyniesie Wam kogoś, kto spełni te Wasze oczekiwania. Kogoś, kto będzie Waszym takim właśnie drugim koniem do tego tandemu, tak? Do współpracy, do pójścia przez życie. Więc kochani, tutaj musicie najpierw skupić się na sobie. Nie wiem, czy ta osoba pojawi się w przyszłym tygodniu, nie wiem, szczerze mówiąc, może dopiero w kolejnym, ale tu musicie skupić się na sobie, nad pracy, nad sobą, nad swoimi emocjami, nad swoimi lękami, nad tym, co jest właśnie, no powiem to, toksyczne po prostu wewnątrz Was, tak? Wydziergać po prostu te takie zgniłe obszary po prostu w Waszej duszyczce, żeby stać się tą cesarzową, żeby móc wzrosnąć, żeby móc przyciągnąć kogoś, kto będzie dla Was dobry po prostu. Kto będzie dla Was dobry. Tak? Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. I mam nadzieję, że to, co powiedziałam, no, że się nie pogniewacie na mnie o te zgniłe części. No, ale każdy ma taką zgniliznę w sobie, że tak powiem. Mam wrażenie, że wiecie, jakby to człowiek zaczął czyścić i czyścić, to by nam życie nie starczyło na takie aspekty. No, ale trzeba nad tym pracować. Przede wszystkim trzeba nad tym pracować, prawda? To chyba jest najważniejsze. Dobra, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Zobaczmy, co tu. Paśmieczy. Paśmieczy, paśmieczy, paśmieczy. Kochani, obserwacja, uczenie się nowych rzeczy również. Jeżeli macie dzieci, to mam wrażenie, że tutaj możecie postawić na jakąś edukację swoich dzieci, na rozwój swoich dzieci. Bądź może sami tutaj postawicie na jakiś własny rozwój, na jakieś kursy dodatkowe, na jakieś rzeczy, które Was ciekawią, interesują, które chcielibyście zagłębić, tak? Może tu wraz z jakimś przyjacielem, przyjaciółką, kimś z rodziny zdecydujecie się pójść na jakieś, nie wiem, naukę nowego języka, bądź na jakieś hobby, na jakiś kurs tańca, cokolwiek, żeby tutaj poeksplorować, że tak powiem, nowe tereny, tak? Bo paśmieczy jest otwarty, ma otwarty umysł, ma chłonny umysł na nowe wiadomości, nowe informacje i mam wrażenie, kochani, że Wy tutaj też się otwieracie właśnie na takie nowe aspekty w Waszym życiu. Zobaczmy, jedną kartę poproszę do tego paziamieczy. Coś się odwróciło. Piątka kielichów. Wiecie co? No właśnie, macie dość patrzenia w przeszłość. Macie dość patrzenia na to, co nie wypaliło. Jednocześnie, spoglądając w przeszłość, wyciągacie pewne wnioski, tak? Podkreślacie przeszłość grubą krechą, wyciągacie wnioski, wiecie, co wypaliło w Waszym życiu, co nie wypaliło w Waszym życiu i wiecie, co chcielibyście zgłębić dalej, żeby osiągnąć właśnie jakiś sukces, coś lepszego się pojawiło i tak dalej, i tak dalej. Kochani, no macie, jesteście w energii maga, także manifestujecie nowe początki. Wierzycie w siebie, wierzycie, że Wasze szczęście zależy od Was, wierzycie, że Wasze marzenia zależą od Was. I tutaj nie boicie się sięgnąć po więcej, nie boicie się otworzyć na nowe rzeczy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zagłębiacie się tutaj w pewne szczegóły, zagłębiacie się właśnie w jakieś nowe wiadomości i mam wrażenie, że to przynosi Wam też taką i pewność siebie, i taką chęć do dalszego też działania i pozostawianie tej przeszłości za sobą, tak?
Dobra, praca i finanse. Zobaczmy, co tu. Dwójka pentakli. Dwójka pentakli, kochani. Po pierwsze, może chodzić właśnie o dokonanie jakiejś decyzji a propos swojej przyszłości. Tak jak tutaj wspomniałam, jeżeli to są sprawy zawodowe, możecie mieć do wyboru dwie ścieżki kariery, albo dwie ścieżki studiów, albo dwa jakieś pomysły na jakieś projekty, tak? I tu będzie kwestia dokonania decyzji, którą z tych ścieżek wybrać. Ale jeżeli nie macie takiej sytuacji, dwójka pentakli świadczy o tej równowadze, że tutaj macie wszystko zharmonizowane w pracy, że wiecie, ile czasu poświęcić pracy, ile na czas wolny. Wiecie, ile czasu, nie wiem, ile energii włożyć w coś tam, a ile w coś tam. Tu jest duża równowaga w tym wszystkim, tak? Duże takie zbalansowanie. No ale zobaczmy tą dwójkę pentakli. Umiarkowanie, spokój, harmonia, równowaga, bardzo dobrze. Dziesiątka była w koniec jakiegoś ciężkiego okresu, super, zrzucacie jakiś balast z siebie. I siła, dziewiątka pentakli, no super, super, super. Wiecie co, kochani, przyszło mi do głowy tak, jeżeli w ostatnim czasie czuliście w pracy się troszeczkę wykorzystywani, że na przykład macie za dużo obowiązków, za dużo wszystkiego, że każdy spycha, nie wiem, jakąś swoją odpowiedzialność na was i tak dalej, że po prostu za dużo dźwigacie w pewnym momencie, tak, że za dużo odpowiedzialność na was spoczywa i to odpowiedzialność, która nie należy do was tak naprawdę, tak, że za bardzo ludzie was wykorzystują na przykład, że gdzieś tam zrzucają na was pewne rzeczy, a wy za nich odwalacie, że tak powiem, czarną robotę. Kochani, mam wrażenie, że w tym tygodniu troszeczkę się zbuntujecie przeciwko temu, postawicie pewne granice, zrzucicie jakiś balast ze swoich pleców, wprowadzicie więcej harmonii do tej pracy, więcej granic, więcej siły. Oczywiście to nie będzie taka siła, taka agresywna, tylko po prostu powiecie stop, nie, to jest twoja działka, to jest twoja robota, więc wykonaj swoją pracę, tak? Ja się zajmę swoją, tak? To jest taka asertywność, bym powiedziała, i pilnowanie właśnie swoich granic. Dzięki temu właśnie ta harmonia powróci do waszego życia, spokój i też satysfakcja. Satysfakcja, tak? I finansowa, i ekonomiczna, i wszystko. Mam wrażenie, że dla niektórych z waszych współpracowników, z osób, które was otaczają, to może być szok. Że ale hello, ale jak to mi nie pomożesz? Przecież zawsze mi pomagasz, nie? Ale kochani, nie patrzcie na innych, patrzcie na siebie. Tutaj znowu mamy dwójkę pentakli. Mam arcykapłana na spodzie. Także dbajcie o własny tołeczek, o własne pójście do przodu, o własną satysfakcję, o własne szczęście, a wszystko się ułoży, tak? Tu musicie po prostu zadbać o własne cztery literki, kochani, bo inaczej się nie da, po prostu inaczej się nie da. Powiem wam tak, jeżeli jeszcze przyszło mi na myśl, jeżeli pracujecie w jakimś jednym zawodzie, który ogólnie jest fajny, jest spełniający i tak dalej, ale może są jakieś takie, wiecie, niedociągnięcia finansowe, że chcielibyście zarabiać więcej, że chcielibyście mieć więcej pieniążków, tak, żeby móc sobie pozwolić na więcej rzeczy. Mam wrażenie, że tutaj może się pojawić jakaś dodatkowa opcja na drugi zawód, na dodatkową pracę, taką po godzinach, że tak powiem, która przyniesie wam wiele korzyści finansowych. Może na początku gdzieś tam wymagać od was poświęcenia, tak, i włożenia w to więcej roboty, ale z czasem mam wrażenie, że to wszystko się zharmonizuje i wy również, że tak powiem, ogarniecie co i jak, żeby po prostu nie tyrać 24 godziny na dobę, tak? Wprowadzicie właśnie jakieś granice, wykorzystacie swoją taką niezależność, swoją siłę i wprowadzicie więcej harmonii do tego. I powiem wam tak, że to będzie bardzo, bardzo szczęśliwe dla was pod względem finansowym. Na pewno finanse się poprawią, na pewno wasza stabilizacja właśnie się poprawi. Będziecie mogli sobie pozwolić na wiele dobrych rzeczy, żeby się podopieszczać, żeby sobie pozwolić na różne tam aspekty, tak, finansowe. Dobra. No to rada. Czwórka kielichów. Powiedziałabym tak. Jak ci się nudzi, znajdź sobie zajęcie. Jeżeli coś ci się wydaje niewłaściwą opcją, albo coś ci się wydaje takie niekoniecznie okej, nie dostrzegasz czegoś, no to właśnie tutaj spójrz sprawiedliwym okiem na to, bo możesz nie dostrzegać jakiejś fajnej oferty, fajnej osoby, fajnej sytuacji do wykorzystania.
I jeszcze trzecia informacja płynąca z tej karty. Jeżeli faktycznie masz dużo na głowie i potrzebujesz zaszyć się w swojej muszelce, potrzebujesz ciszy i spokoju, pozwól sobie też na to. Pozwól sobie na to, pozwól sobie swojemu umysłowi właśnie odpocząć. Wyjedź gdzieś poza miasto, wycisz się, tak? Idź na spacer, idź do lasu, idź gdzieś nad wodę, na naturę, tak? Pozwól sobie na to wycofanie, pozwól sobie zaszyć się właśnie w tym swoim ciasnym pomieszczonku i dać umysłowi odpocząć, tak? Dobra, zobaczymy zwierzaczkę dla Was, moje drogie wodniki. Lew. Be generous of spirit, czyli bądź hojny wobec góry, wobec wszechświata. No to bym powiedziała tak, doceniaj opcje, które zsyła Ci wszechświat, doceniaj możliwości, które zsyła Ci wszechświat, tak? Bądź za nie wdzięczny, wykorzystuj te szanse, tak? Nie przeocz tych okazji, wykorzystaj je na swoją korzyść. No i bądź tym królem dżungli, tak? Też weź byka za rogi, tutaj macie podwójnego lwa, tu macie lwa, tu macie lwa, 3 plus 7, 10, czyli ukończ to, co ewentualnie jest dla Ciebie niekorzystne, żebyś mógł rozpocząć nową podróż z pewnością siebie, z wiarą w siebie, tak? I na spodzie co mamy? Krowę. The miracles are endless. No oczywiście, bo cuda są nieskończone, kochani. Trzeba je tylko umieć schwycić, złapać, wykorzystać i wprowadzić w swoje życie, tak? Pamiętajcie o tym. Dobra, moje wodniki kochane. Jeżeli macie jakieś pytania, wybierzcie sobie 1, 2, 3. A ja już losuję dla Was odpowiedzi. Odpowiedź numer 1, odpowiedź numer 2, odpowiedź numer 3. Wybrane? Mam nadzieję, że wybrane. Odpowiedź numer 1 brzmi: poproś innych o wsparcie. Odpowiedź numer 2 brzmi: podejmij działanie. I odpowiedź numer 3 brzmi: nie ma powodu do zmartwień. Dobra, to by było na tyle, moje kochane wodniki. Trzymajcie się cieplutko. Życzę Wam powodzenia, samych cudowności w tym nadchodzącym tygodniu. No i do usłyszenia za niedługo. Buziaki, pa, pa.